Witajcie z tej strony Bartek. Zapraszam na odcinek świąteczny. I pyk. Cyk, myk. Ten materiał będzie podzielony tak naprawdę na dwie części. Chcę Wam oczywiście złożyć życzenia świąteczne oraz te, które dotyczą nowego roku 2019, ale również korzystając z okazji, chciałbym porozmawiać z Wami w takiej formie vlogowej, pogadankowej na temat tego, jak się testuje smartfony, czy jest to łatwa praca, jakie są z tego korzyści, jakie są niekorzyści i czy jest to praca marzeń. Ale zacznijmy od życzeń. Czego Wam życzę? Po pierwsze, spokojnych, zdrowych świąt, spełnienia oczywiście, Marzeń w nadchodzącym roku, tego abyście dostali takie prezenty, jakie chcecie: może będą to smartfony, może jakieś inne urządzenia elektroniczne. Wszystkiego, dosłownie wszystkiego, o czym sobie zamarzycie. Również życzę Wam tego, aby rok 2019 okazał się dla Was tym przełomowym na plus, abyście. Spełnili oczywiście też swoje marzenia w tym roku i żeby ten rok był po prostu lepszy niż ubiegający rok 2018. No dobra, życzenia mamy już za sobą. Mam nadzieję, że dla każdego z Was się one spełnią. Ja jeszcze chcę Wam na początek tego omawiania recenzowania smartfonów bardzo podziękować za to, że jesteście ze mną, bo to wy tworzycie kanał. Ja też cały czas staram się troszeczkę zmieniać, dopasowywać do nowych trendów, starać się, aby te recenzje były krótsze, o czym zaraz. Wam opowiem, jakie zmiany w roku 2018 w tym celu poczyniłem. Natomiast pierwszym Punktem, jaki chcę omówić, jeżeli chodzi o recenzowanie smartfonów, jest cała koordynacja testów. To nie jest takie łatwe, ponieważ po pierwsze trzeba być cały czas przy mailu w zasadzie, ponieważ głównie te kontakty pomiędzy producentami a nami recenzentami opierają się w formie mailowej, pomiędzy agencjami PR, które reprezentują producentów bądź bezpośrednio z producentami. Cały czas trzeba być przy mailu, trzeba też się czasami zapoznawać z informacjami prasowymi, które do nas przychodzą. Jest tego trochę. Natomiast akurat ta. Część recenzowania smartfonów jest dla mnie niezwykle przyjemna, ponieważ fajnie się kontaktować z innymi ludźmi, wymieniać jakieś swoje właśnie spostrzeżenia, no i też móc przy tym otrzymać urządzenie do testów bądź nawiązać jakąś ciekawą współpracę. Sama koordynacja testów to jest tak naprawdę niewielki ułamek samego procesu testowego danego smartfona, ponieważ smartfon przychodzi do mnie, najczęściej kurierem, odbieram go sobie, no i co? Trzeba rozpakować urządzenie, czasami nagrywam rozpakowanie, chociaż też się staram, aby nie dla każdego urządzenia było rozpakowanie jak kiedyś, ponieważ wiem, że pewne urządzenia mogą się dobrze oglądać, natomiast pewne urządzenia, które testuję już po jakimś dłuższym czasie, te rozpakowania mogą się zbyt dobrze nie oglądać, więc wtedy ich po prostu nie publikuję. Jak wyglądają testy? Rozpakowuję urządzenie, konfiguruję je i instaluję swoje aplikacje, bardzo podstawowe typu jakiś Spotify, Facebook, Messenger, po prostu tak, żebym mógł używać urządzenia tak jak mojego prywatnego smartfona. Potem oczywiście przekładam kartę SIM do urządzenia, ponieważ trzeba sprawdzić, jak bateria się sprawdza na włączonych danych komórkowych, przy sieci Wi-Fi. No i do tego też karta SIM po prostu w środku jest wymagana. Ja sobie szczerze Wam powiem, nie wyobrażam jak można testować smartfon po prostu nie konfigurując, go, nie sprawdzając opcji, nie instalując aplikacji, po prostu opowiedzieć o specyfikacji: tyle to jest zupełnie bez sensu, i ja na szczęście czegoś takiego po prostu nie robię. Co dalej? Trzeba robić zdjęcia, bardzo dużo zdjęć, bo w obecnych, w obecnych czasach przy nowoczesnych smartfonach bardzo ważny jest aparat, więc trzeba zrobić zdjęcia w dzień. Trzeba zrobić zdjęcia w nocy, i czasami trzeba wieczorem, na przykład w lato, kiedy jest bardzo późno ciemno. Trzeba o godzinie 22 gdzieś jechać, nie wiem, na rynek. Jak w Poznaniu mieszkam, jadę na rynek, robię tam zdjęcia nocne i wracam do domu, patrzę jak one wyszły i po prostu przygotowuję je do wrzucenia do recenzji. Jest tego trochę. Natomiast najlepiej. Się robi zdjęcia nocne, powiem Wam szczerze, zimą, ponieważ już o 15-16 jest ciemno jak teraz i mogę bardzo szybko zrobić zarówno zdjęcia nocne, jak i te dzienne, na przykład rano około 11 bądź 12. Kolejną kwestią testowania smartfonów są wszelkie nowości, ponieważ co roku mamy jakieś nowości w smartfonach, głównie flagowych, no i to wszystko trzeba sprawdzić. Czasami przy okazji recenzowania takich, można powiedzieć, gigantów flagowości jak Note 9, bądź inne podobne tego typu urządzenia, przyznaję, że ja, który się zna na tym wszystkim, mam czasami problemy, żeby to wszystko sprawdzić, żeby to wszystko po prostu objąć, że tyle ciekawych funkcji jest po prostu umieszczone w danym smartfonie, no i z tego względu. Moje recenzje czasami są dość długie, głównie przy okazji flagowych urządzeń, gdzie trzeba naprawdę bardzo dużo czasu poświęcić na sprawdzenie, omówienie aparatu, omówienie różnych nowych funkcji. Przykładowo przy Naucie 9, omówienie Rysika S-Pen, tego jest naprawdę bardzo dużo. No i w tym roku właśnie wprowadziłem takie drobne usprawnienie. Piszę po prostu sobie scenariusz. Do pewnego czasu nie byłem zwolennikiem scenariuszy, ponieważ uważałem, że przynajmniej w moim wykonaniu to wychodzi trochę sztucznie. Natomiast spróbowałem w tym roku tego. I mam wrażenie, że przy większości materiałów przy tym zostanę, ze względu na to, że po pierwsze, unikam powtórzeń słów, co mi często po prostu zwracaliście uwagę na to, że powtarzam pewne słowa, bądź się tak zapętlam, że mówię o jednej funkcji za długo, a już tak naprawdę jest ona omówiona. Dodatkowo też scenariusz optymalizuje mi czas trwania recenzji, ponieważ kiedyś te recenzje potrafiły trwać nawet po 20 parę minut. Przyznaję, że były też często nudne, ponieważ trochę już przenudzałem o niektórych jak zbyt dokładnie to wszystko omawiałem, a pewne kwestie są na tyle oczywiste, że tak naprawdę można je pominąć, dlatego scenariusz to wszystko mi ułatwia i myślę, że dzięki temu w tym roku właśnie te recenzje skróciłem, bo one wychodzą po 15-13 minut, oczywiście przy okazji flagowców trochę dłużej, natomiast to jest myślę oczywiste. Dobra, przejdźmy teraz do omówienia tego, jak przygotowuję recenzję, ponieważ to jest też proces bardzo złożony. Oczywiście smartfon muszę potestować przez te dwa tygodnie, bądź czasami nawet dłużej przy okazji smartfonów flagowych. Wszystkie funkcje muszę sprawdzać. No i sobie robię też krótkie notatki, co mi się spodobało, co mi się nie spodobało, żeby to wszystko potem też zawrzeć w scenariuszu. No i właśnie zaczynam od napisania skryptu, który pomaga mi w stworzeniu recenzji. Potem zabieram się za nagrywanie przebitek. Najpierw robię takie ogólne, czyli jak smartfon wygląda z tyłu, z przodu jakieś takie zbliżenia. Potem robię te przebitki bardziej szczegółowe, czyli po prostu jakichś danych funkcji, o których opowiadam, żeby to. Potem też ładnie wyglądało w samym materiale. Potem jeszcze nagrywam wyniki benchmarków, nagrywam to jak system działa, też jakieś ciekawsze funkcje, aplikacje aparatu. No i po 3 godzinach, czasami nawet 4 godzinach, jak mam taki powolny tryb pracy, dopiero mam stworzone przebitki. A napisanie skryptu często zajmuje około 2 godziny, więc zwróćcie uwagę, że już mamy 5 godzin przygotowywania recenzji. Często oprócz samych przebitek przy smartfonach, które mają trochę więcej funkcji ukrytych w systemie, Robię jeszcze coś takiego, że nagrywam sobie prezentację krótką systemu, tak można powiedzieć na żywo, bez scenariusza. Mikrofon na aparacie, telefon przed aparatem i sobie opowiadam. Natomiast staram się, żeby to też nie było w każdej recenzji. Tak jak mówiłem, niektóre funkcje, niektóre opcje w smartfonach obecnie są naprawdę bardzo oczywiste, i nie trzeba tak naprawdę w każdym materiale o tym wspominać. Potem po przygotowaniu tych wszystkich przebitek skryptu, jeszcze w międzyczasie trzeba nagrać ten, jak ja to nazywam, lectoring, czyli czytanie skryptu. Natomiast ja też tak stricte tego skryptu nie czytam. Też czasami sobie jakieś takie drobne dygresje wprowadzam, tak aby to nie wyglądało aż tak w 100% na czytane. I myślę, tak jak Wam mówiłem, że to w miarę spoko wychodzi. Dobra, to wszystko mam gotowe, czyli tą ścieżkę dźwiękową mam wrzuconą do programu do montażu. Potem sobie dopasowuję do tego wszystkiego przebitki, dodaję intro. To wszystko montuję w całość, dodaję zdjęcia i to są kolejne 2-3 godziny, więc już mamy 2 godziny do skryptu, 3 godziny przebitek, 5 godzin. Potem mamy 3 godziny montażu, no 8 godzin przygotowywanie recenzji. Jeżeli ona jest krótsza, to czasami oczywiście wychodzi to krócej, około 6 godzin. Natomiast to jest, nadal zwracam Waszą uwagę, naprawdę dużo czasu. Ostatnia kwestia, o której chcę pomówić, jest to kwestia pracy w pojedynkę, bo cały kanał wszystko tworzę ja sam. I muszę być kilkoma osobami w jednej osobie. Muszę być montażystą, muszę być operatorem, muszę odpowiadać za dźwięk, muszę odpowiadać za merytoryczne przygotowanie materiału, jeżeli chodzi o skrypt. Muszę odpowiadać za testy, przygotowanie zdjęć do testów. Za wszystko po prostu jestem odpowiedzialny, za oprawę graficzną na YouTubie, miniaturki, tagi, linki do cen. Tego jest naprawdę dużo i można się trochę w tym pogubić, natomiast ja już mam ten workflow, można powiedzieć tak wypracowany, że jakoś to wszystko ogarniam, ale nie ukrywam, praca w nie jest łatwa, bo moje moce przerobowe nie pozwalają mi testować tyle smartfonów, ile chciałbym testować. Też nie mogę być na wszystkich konferencjach, na, których, na które mam zaproszenie. No niestety, fizycznie jedna osoba ma pewne trudności, żeby to ogarnąć. Ja, jest, ja jestem też leniwy, myślę jak każdy, i czasami mi się po prostu nie chce. Wolę wieczorem się położyć, do wyra odpocząć, niż testować, nagrywać smartfona. Czasami tak mam, chyba jak każdy. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek świąteczny. Jeszcze raz życzę Wam zdrowych, spokojnych świąt, szczęśliwego nowego roku. No i mam nadzieję, że moja taka vlogowa pogadanka na temat testowania smartfonów przypadła Wam do gustu. Dzięki, wesołych świąt na razie!